Cześć, witam Cię w internecie, a konkretnie na YouTubie. Absolutyzm, mimo że większość świata cywilizacji zachodniej obecnie zgodziła się, że jest zły, dalej możemy dostrzec w wielu państwach, ale także w wielu organizacjach, które gdzieś tam podlegają tej teorii właśnie myślenia o liderze, przywódcy, władcy jako takiemu absolutowi. Będziemy mówić o formie rządów i o tym, jak ta organizacja państwa w absolutyzmie wygląda, ale także o ideologiach, które siłą rzeczy towarzyszą każdemu systemowi rządzenia. No i absolutyzm nie jest tutaj żadnym wyjątkiem. Są to ciekawe pomysły na to, jak należy regulować stosunki wewnątrz państwa, więc o tym też sobie warto wspomnieć. Ale na sam początek Montesquieu, czyli gość, który stwierdził w pewnym momencie, zbierając do kupy to, co przez lata różni badacze, politolodzy, historycy i osoby, które żywo interesowały się polityką, próbowały gdzieś zebrać do kupy i stworzył koncepcję trójpodziału władzy. Taki klasyczny trójpodział dzieli nam kompetencje i odpowiedzialność w państwie na trzy podstawowe filary. Władzę sądowniczą, władzę ustawodawczą i wykonawczą. Ideą podziału tych kompetencji i tej odpowiedzialności, to znaczy tych możliwości, jest to, że skupienie wszystkich tych trzech elementów w ręku jednej osoby albo w decyzyjności bardzo wąskiej grupy sprawia, że po prostu zmiany można wprowadzać bez jakiegokolwiek negocjowania ich ze społeczeństwem, którego te zmiany naturalnie będą dotyczyć. Stworzenie różnych systemów tak zwanych checks and balances, czyli systemu właśnie takiej wzajemnej kontroli, wzajemnej odpowiedzialności, no i wyraźne rozróżnienie tych funkcji, to znaczy, że na przykład jedna osoba nie może być jednocześnie sędzią i osobą, która tworzy prawo, mimo że w niektórych systemach, które realizują ten trójpodział, sądy na przykład interpretują prawo, czyli uczestniczą w tym procesie, ale jakby tylko od pewnego momentu, tak? No po prostu sprawia, że system jest bardziej wiarygodny, jest cięższy do zmienienia, bo wymaga więcej czynników, ale przez to jest mniej podatny na, no po prostu, na przykład szaleństwo jakiegoś jednego gościa, któremu się coś tam ubzdura. No i właśnie niemal całkowitym zaprzeczeniem tego trójpodziału władzy jest absolutyzm. Dlatego tak postanowiłem sobie przewrotnie zacząć. Bo w monarchii absolutnej, mimo że w miarę postępu pojawiają się osobno osoby odpowiedzialne za sądownictwo, osobno osoby, które ustanawiają prawo i osobno osoby, które to prawo jakby wprowadzają, to wszystkie te osoby przez cały czas odpowiadają bezpośrednio przed jednym władcą, z reguły królem, w monarchii po prostu królem. Więc całą odpowiedzialność i wszystkie decyzje skupiają się tak naprawdę w osobie króla, który dodatkowo, żeby tego było mało, najczęściej jest królem dlatego, że jest synem poprzedniego króla, więc mamy tutaj z jednej strony olbrzymią koncentrację władzy, z drugiej strony brak jakiejkolwiek perspektywy na zmianę na przykład tego, jaki ośrodek jest obecnie przy władzy, no bo po prostu ten obóz rodziny królewskiej, czy też dynastii jest po prostu stale obecny. Taka jedyna możliwość zmiany tego ośrodka rządzącego to jest zabicie na przykład, albo oszukanie w jakiś sposób rodziny królewskiej i zastąpienie jej inną. No tylko, że z reguły ta inna stwarza ten sam problem, tylko na przykład dla innej grupy społecznej, czy w ogóle dla innej grupy jakichś wąskich interesów. Ze starożytności takim dobrym przykładem, jeżeli pamiętasz odcinek o starożytnym Egipcie, władcy absolutnego jest faraon, czyli właśnie osoba, która tak naprawdę sprawuje kontrolę nad każdym obszarem działalności kraju, zwiększa swoją legitymizację przez bezpośrednią kontrolę nad armią. Urzędnicy, którzy działają w państwie, reprezentują bezpośrednio jego, a nie interesy jakichś tam wasali czy kogokolwiek innego. A w Europie początek absolutyzmu, czyli ten XV-XVI wiek, to jest efekt procesu, który polegał na tym, że władcy, po tym jak we wczesnym średniowieczu posiadali pełnię władzy, czyli państwo było takim ich patrimonium, i później tracili po kolei przywileje, czyli wzmacniając różne stany, m.in. duchowieństwo i stan rycerski, no bo po prostu potrzebowali szlachty na przykład do prowadzenia wojen, więc dawali im różne przywileje, no to ten proces właśnie w XV, XVI, XVII wieku się odwróci i znowuż za sprawą obozu królewskiego, który zaczyna rywalizować o wpływy ze szlachtą, no po prostu te przywileje stanowe będą się kasować i władca zacznie wracać do tej bardzo silnej pozycji, którą miał na samym początku średniowiecza. Z tym, że tym razem ta kontrola i odpowiedzialność za procesy w państwie nie będzie polegać na tym, że po prostu władca sam o wszystkim decyduje, tylko tworzy się olbrzymia armia urzędników, biurokratów, różnego rodzaju urzędów, na przykład ministrów, którzy
decydują sami za siebie, ale odpowiadają bezpośrednio przed królem. Więc to jest znacząca różnica pomiędzy tym patrimonium ze wczesnego średniowiecza, a monarchią absolutną. To znaczy, król ma absolutną władzę i nienaruszalną pozycję, ale nie dlatego, że sam decyduje o wszystkim, tylko może decydować o wszystkim i decydują osoby, które bezpośrednio go reprezentują, a nie na przykład reprezentują wolę ludu. Najlepiej to widać we Francji. Ludwik XIV ma w pewnym momencie swojego życia stwierdzić: państwo to ja. No bo właśnie tych procesów, w których król jest zaangażowany, żeby coś mogło się stać, jest po prostu tak dużo, że no faktycznie jakby władza monarchy absolutnego sięga wszędzie. Mało tego, jego interes jest na równi z interesem państwa. Króla nie można sądzić. Król ma zawsze rację. Interpretacja prawa przez króla jest praktycznie nową wykładnią. Więc faktycznie Ludwik XIV i inni monarchowie absolutni to jest tak naprawdę państwo. Więc to jest właśnie koncepcja absolutna, która w tej czy innej formie jest dalej widoczna w wielu krajach na świecie. Raczej te kraje nie cieszą się dobrą opinią, no i sam system monarchii w ogóle, a co dopiero monarchii absolutnej, raczej nie jest najbardziej popularnym sposobem rozwiązywania właśnie relacji społecznych w państwie, no i tego układu, ładu politycznego. Ale można powiedzieć o nim wiele dobrego, między innymi to, że skupienie władzy w jednym bardzo wąskim ośrodku sprawia, że decyzyjność na przykład może przebiegać dużo, dużo szybciej, więc każdy medal ma dwie strony, no ale, zachęcanie obecnych społeczeństw współczesnego świata do tego, żeby cofnął się i wrócił się do podejścia, znaczy do monarchii absolutnej, no raczej nie ma zbyt wielu szans powodzenia, no i jest to jak najbardziej uzasadnione. Jeżeli wytrwałeś lub wytrwałaś do końca, to naprawdę mega szacun. Rozważ udostępnienie tego filmu osobie, która nie słuchała dzisiaj kilku minut na temat absolutyzmu, a może warto, żeby posłuchała. No i rozważ subskrypcję. Dlatego, że osoby, które subskrybują ten kanał, statystycznie są o 50% bardziej szczęśliwe niż osoby, które po prostu nie kliknęły tego czerwonego przycisku subskrybuj.